Ten zbir awansował pośmiertnie na posłańca. Komuś nie odpowiadała gościnność pana domu. Komuś, kto lubił odrobinę dramatyzmu, zdołał wydostać się z celi i poradzić sobie z wartownikami. Znów stawiałem na Monę. Miałem tylko nadzieję, że była na tyle dobra, aby wiedzieć, kiedy się wycofać z gry i że zrobiła to, zanim wpadła na trójce. Zawołajcie chłopaków z góry! Nie, nikt się stąd nie rusza. Jak tylko wejdzie, to go rozwalimy. Vince i Joe i Pilat nie... Natknąłem się na trójce. Ponoć Liza Punchinello bawiła się w czary. Karty Tarota leżące na stole pasowały do tego obrazka. Nie był to mój ulubiony rodzaj kart, ale chętnie spojrzałem, co ułożyła pani Punchinello. Pierwszą kartą była wieża. Może chodziło o tę willę? Dalej poszło łatwo. Diabeł to pan domu, natomiast śmierć to ja, idący po niego.
dwóch z głowy. Został tylko jeden. Pomóc. Jesteś prawdziwym aniołem, Max. Nie wiedziałem, czy to Mona, czy jej siostra. Ciało było w kiepskim stanie. Sukinsyn tym razem naprawdę się postarał. Ten widok przypominał mi ciało innej kobiety, leżące na innym łóżku. Przypomniał mi przewróconą kołyskę. Słucham? Alfred Wooden. Masz towarzystwo. Uzbrojony śmigłowiec właśnie wylądował. Musisz się pośpieszyć. Im więcej, tym weselej. Trójca Punchinello przestała być problemem. Pod moim drzwiami. Szybciej! Idzie po mnie. Pośpieszcie się. Proszę. Słyszałem, jak Punchinello błaga o pomoc przez telefon. Mogłeś się pożegnać z kolegami. To była łatwizna. Gdy wszedłem do pokoju, prawie zemdlał ze strachu. Poczekaj. Mówiłem tylko to, co mi kazali. Nie mogłem odmówić. Ona jest kimś ważnym? Może z rządu?
sam nie wiem. Chciał dokupić garść piasku do klepsydry, która odmierzała jego czas, ale ja nie sprzedawałem piasku. Nie! Nic mu nie powiedziałem! Pod moimi drzwiami. Pod moimi drzwiami. Nie! Nic mu nie powiedziałem! Rzuć broń! Nie ruszaj się! Gra skończona, Payne. Wiedziałem, kiedy wróg ma przewagę. Pora zmienić strategię. Tajemnicza wiedźma przypominała barakudę. Wysłannika piekieł na wysokich obcasach, z karabinem w rękach i armią garniturowców za plecami. Jak miło! Dwie pieczenie na jednym ogniu. Wiedziałem, że prędzej czy później na siebie wpadniemy. Panie Payne! Nadszedł czas, aby poznał pan działanie mojego specyfiku. Bądź grzeczny! Szczęście okazało się dziwką. A ja klientem bez portfela. Skończyliśmy, panowie. Zabierzcie mnie do Cold Steel. Wstrzyknęła mi śmiertelną dawkę walkirii. Czułem, jak zielony ogień pożera mój mózg. Zamienili się w parę. Załatwili mnie. Nie miałem szans. Wiedźma równie dobrze mogła przystawić Mignata do głowy i nacisnąć spust. Otoczyły mnie cienie i obite twarze żądne zemsty. Znali moje słabości i chcieli mnie dostać. Podłoga zamieniła się w zielony wir. Spadłem. Ciało w upadłych aniołów!